Witam, witam. Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobiłam ten sweterek na drutach metodą od boku do boku, czyli nie góra-dół albo dół-góra, tylko od boku. Przerabiam go w całości, tak naprawdę zszywam tylko pod pachami, a łączenia brzegów, mankietów i po bokach robię za pomocą drutów. Również wykończenie chciałam zrobić takie, jak jest w cały styl tego swetra. Jest to mankiet zawijany, tak samo zawija się tu przy dekolcie. Mogę zrobić opcję bez takiego dekoltu i jednakowo tył i przód. Wtedy będzie równo pod szyją, tak jak pokazuję tu na zdjęciach. Lub zrobić sobie dekolt, który będę nosić na plecach. Ewentualnie, tak jak ja, z przodu. W tym filmie również podpowiem, jak zmienić rozmiar tego swetra, który tutaj pokazuję. Gdyż ja zrobiłam rozmiar XL, czyli 44 mniej więcej, a chcąc mieć krótsze rękawy, ewentualnie trochę bardziej szersze, bądź dłuższy, krótszy sweter, ewentualnie też również szerszy, jest na to sposób bardzo prosty, gdyż cały wzór podaje kolumnach, czyli w paskach, które robię tak na korpusie, jak i na rękawach. Zaczynamy! Materiały potrzebne do zrobienia tego swetra to: użyłam tu włóczki akrylowej, ale może być oczywiście każda inna miła dla ciała, 230 g niebieskiego koloru i 115 g czarnego koloru, szydełko numer 4 mm i 6 znaczników. Natomiast próba mojej włóczki wypada w taki sposób. Na szerokość 19 oczek potrzebuję 25 rzędów. Wychodzi mi wówczas kwadrat 10 na 10 cm. Wzór kolumny korpusu zaczynam od czarnej nitki. Nabieram na dwa druty 104 oczka, wyciągam jeden drut i to jest początek mojego korpusu i teraz zaczynam przerabiać rzędy. Rząd pierwszy przerabiam 104 oczka do końca rzędu na prawo. Rząd drugi na lewej stronie przerabiam również prawymi oczkami 104 razy. Rząd trzeci po prawej stronie przerabiam lewe oczka i również 104 razy do końca rzędu. Rząd czwarty to prawe oczka 104 razy do końca. Rząd piąty zmieniam kolor na niebieski i przerabiam teraz prawymi oczkami 104 oczka do końca, z tym, że będę od razu sobie zakładać znaczniki. Przerabiam na prawo 72 oczka do znacznika, który teraz założę. Mam przerobione 72 oczka, zakładam znacznik czwarty. Przerabiam teraz 8 oczek do oczka numer 80.
i zakładam znacznik numer 3. Ponownie 8 oczek do oczka 88. I zakładam znacznik numer 2. 8 następnych oczek do oczka 96. Zakładam znacznik numer 1 i zostało mi do końca 8 oczek. Rząd szósty przerabiam oczkami lewymi, 104 oczka do końca rzędu. Rząd siódmy przerabiam oczkami prawymi do znacznika numer 4, czyli tu w moim przypadku 71 oczek, gdyż ostatnie oczko zostawiam do zaczepienia nitki. Jestem na przedostatnim oczku przed znacznikiem numer 4. Owijam teraz wokół nieprzerobionego oczka nitkę. Zahaczam nią, by nie tworzył się tutaj otwór. Odwracam i przerabiam rząd ósmy. Rząd ósmy lewymi oczkami przerabiam do końca 71 oczek. Rząd dziewiąty prawymi oczkami przerabiam teraz do znacznika numer 3, czyli 79 oczek. Jestem przy znaczniku numer 3 na przedostatnim oczku. Owijam teraz bez przerobienia ostatnie oczko, odwracam i rząd 10 lewymi oczkami przerabiam do samego końca. 79 oczek. Rząd 11. Przerabiam prawymi oczkami do znacznika numer 2. 87 oczek. Jestem na przedostatnim oczku przed znacznikiem numer 2. Owijam nitkę i przekładam na lewą stronę rząd 12. Przerabiam 87 oczek do końca. Rząd 13 przerabiam prawymi oczkami do znacznika numer 1, tu w tym przypadku 95 oczek. Jestem na przedostatnim oczku przed znacznikiem numer 1, owijam nitkę wokół ostatniego oczka, odwracam i przerabiam rząd 14 lewymi oczkami 95 razy do końca rzędu. Rząd 15 przerabiam prawymi oczkami do końca rzędu, w sumie 104 oczka. I rząd 16, ostatni w tym elemencie kolumny, przerabiam lewymi oczkami do końca rzędu, czyli również 104 oczka w tym przypadku. Tu przedstawiam również tą kolumnę, którą przerabiałam w formie graficznej. Można ją znaleźć na grupie w
Facebooka KK Handmade w zakładce pliki. W tej chwili mam przerobione 16 rzędów. U dołu robótka jest szersza, u góry jest węższa. Rozszerza się w trakcie robienia na długości. I teraz, jeżeli chcę zmienić rozmiar tego swetra, to na długości, jeżeli chcę zrobić dłuższy sweter, to po prostu dodaję oczka. Robię o 8, 16 lub każdą dowolną ilość więcej. Jeżeli chcę skrócić, to oczywiście pomniejszam sobie też o dowolną ilość tych oczek, na przykład 8. I wtedy zwracam uwagę na to, jak podaję, do którego znacznika robię. I zachowuję tylko te odległości, że na przedostatnim oczku się zatrzymuję, oplatam nitkę i zawracam. To jest ważne dla sprawdzenia, jeżeli chcę mieć podaną ilość oczek, którą mam przerobić, mogę sobie tą ilość oczek, o którą zwiększam lub zmniejszam, powiedzmy o 16, dodać do każdego rzędu, który robię. Wtedy wyjdzie odpowiednia ilość oczek, które przerabiam na długości rzędu. Jeżeli natomiast chcę zrobić sweter szerszy, to w tym momencie zwiększam ilość kolumn. Ja tutaj robię 9 kolumn, czyli 9 tych elementów na tył. Jeżeli oczywiście chcę mieć jednakowy tył i przód bez dekoltu, to również tyle samo kolumn robię na przód. Jeżeli chcę mieć węższy sweter lub szerszy, to odpowiednio zmniejszam ilość kolumn lub zwiększam ilość kolumn i wtedy sweter jest do odpowiedniego rozmiaru. To jest moja rada, jeżeli chodzi o korygowanie rozmiaru swetra do swoich potrzeb. Po przerobieniu 9 kolumn, czyli elementów, które powtarzam, po 16 rzędów, plus dodatkowo 4 rzędy, pierwsze czarnym kolorem, przekładam na drut pomocniczy od dołu robótki 72 oczka do czwartego znacznika. Na drucie pozostawiam 32 oczka. To jest miejsce zostawione, gdzie będę teraz przerabiać rękaw. Tu będę musiała nitki, które mam tutaj, zacząć od nowa. Te mogę obciąć lub je zostawić do przerabiania dalej elementu tułowia. A tu ja wezmę nową nitkę z nowego kłębka. Składam w tej chwili druty i będę nabierać na ten drut 80 oczek, czyli ten drut wyciągnę po nabraniu tych oczek. W tej chwili po nabraniu zwracam uwagę, który drut mam wyjąć. Tutaj jest drut pomocniczy, tu mam nabrane oczka, czyli zostawiam ten drut, a ten wyjmuję. Zaczynam przerabiać kolumnę rękawa. Rząd pierwszy przerabiam oczkami prawymi, od razu zakładając znaczniki. Przerabiam 8 oczek prawych i zakładam znacznik numer 6. Następne 8 oczek prawych. Czyli po 16 oczku zakładam znacznik.
następne 8 oczek. Czyli po 24 oczku zakładam znacznik, przerabiam teraz wszystkie te niebieskie oczka plus 8 na czarnym, czyli do oczka 88. Zakładam znacznik trzeci. 8 oczek. Znacznik drugi. 8 oczek. Znacznik pierwszy. 8 oczek do końca. Odwracam. Rząd drugi, przerabiam na lewo do końca 112 oczek. Rząd trzeci, prawymi oczkami, przerabiam do trzeciego znacznika. Zatrzymuję się jedno oczko przed. Przerobiłam 87 oczek prawych. Przed znacznikiem trzecim, jedno oczko wcześniej, przekładam nitkę i zakładam oczko z powrotem i nawracam. Rząd czwarty. Przerabiam do znacznika czwartego lewymi oczkami. Zatrzymuję się również jedno oczko przed znacznikiem czwartym. Mam przerobione w tej chwili 62 oczka. Obkręcam nitkę wokół ostatniego oczka i odwracam. Rząd piąty. Prawymi oczkami przerabiam do drugiego znacznika. Drugi znacznik, jedno oczko wcześniej. Przekładam bez przerobienia, odwracam i rząd szósty, przerabiam lewymi oczkami do znacznika piątego. Przekładam nitkę, odwracam i rząd siódmy, przerabiam 86 prawych oczek do znacznika numer 1. Przekładam nitkę, zawracam i rząd ósmy. Przerabiam do znacznika szóstego. Przekładam nitkę, odwracam, rząd dziewiąty, przerabiam prawymi oczkami do znacznika numer 3. Przekładam nitkę, odwracam i rząd 10 lewymi oczkami przerabiam do końca dołu. Rząd 11 prawymi oczkami przerabiam do znacznika drugiego. Przekładam ostatnie, odwracam, rząd 12 lewymi oczkami przerabiam do znacznika czwartego. Przekładam nitkę, odwracam, rząd 13 prawymi oczkami przerabiam do znacznika pierwszego.
tutaj, aby nie powielać przekładania na ostatniej nitce przed pierwszym znacznikiem, zakończę przerabiać przed drugim, czyli przerobiłam w tej chwili 77 oczek. Na drugim oczku przeplatam, odwracam i przerabiam rząd 14. Lewymi oczkami do końca rzędu, aż do dołu. Przerobiłam 104 oczka, odwracam rząd 15, dokładam czarną nitkę i przerabiam teraz 112 oczek na prawo. Rząd 16 przerabiam również prawymi oczkami. Jestem w tej chwili po lewej stronie. Cały rząd. Rząd 17 to lewe oczka, cały rząd czarnym kolorem. Rząd 18 czarnym kolorem przerabiam na prawo również przez cały rząd. 112 oczek. Tak się przedstawia rozpisany wzór graficzny tego elementu kolumn rękawa. Przerabiam więc teraz te rzędy od 1 do 18. Ja tu przerobię 5 razy. Regulowanie wielkości i szerokości rękawa jest podobne jak na korpusie. Jeżeli chcę rękaw mieć krótszy, odejmuję odpowiednią ilość oczek, 8, 16 lub każdą inną ilość. Jeżeli chcę mieć szerszy rękaw, to dodaję dodatkowo na przykład jedną kolumnę lub dwie. Wszystko według swojego rozmiaru i swojej potrzeby. Znaczniki umieszczam dokładnie tak, jak tutaj są, zmieniając tylko przestrzeń pomiędzy znacznikiem trzecim a czwartym. W piątej kolumnie rękaw wykańczam w taki sposób. Przerabiam teraz w ostatnim elemencie czarnym kolorem tylko 80 oczek, czyli tyle, ile nabrałam dodatkowo na rękaw. Ściągam również znaczniki 6, 5 i 4. Czyli kończę 8 oczek przed trzecim znacznikiem. I teraz przerabiam rząd od 16 do 18, tak jak tutaj wcześniej, tylko na tej długości, nie przerabiając tutaj tych 32 ostatnich oczek. Złożę rękaw i będę łączyć obydwie krawędzie. Łączę od mankietu rękawa do miejsca, gdzie jest pacha, czyli tu, gdzie się łączy z drutem pomocniczym moja robótka. A ja przerobiłam przed chwilą 80 czarnych oczek w rzędzie. Łączenie pokażę na tym fragmencie robótki. Łączę w podobny sposób i rękawy, i brzeg korpusu. Robię to czarną nitką, składam na pół i pomagam sobie w tak. Nawlekam oczko z krawędzi, która nie ma oczek, i przerabiam razem na prawo. Następnie ponownie przewlekam
oczko z krawędzi wolnej plus dodatkowo to oczko przerobione i przerabiam 3 razem. Dalej. Oczko z wolnej krawędzi, oczko przerobione i przerabiam 3 razem. W taki sposób przerabiam do momentu, gdy osiągnę połączenie odpowiedniej długości krawędzi. Jeżeli chodzi o rękaw, to łączenie robię do pachy, a od momentu pachy zacznę przerabiać dalszy ciąg korpusu. W tej chwili tak się prezentuje po lewej stronie. Po prawej stronie łączenie wygląda w ten sposób, więc nie widać miejsca szwu. Po przerobieniu rękawa zdejmuję z drutu z powrotem na ten drut wszystkie oczka i będę teraz przerabiać przód kolumnami elementu korpusu. Mogę przerobić dokładnie tak samo jak zrobiłam tył i ten rękaw lub zrobić wykrój dekoltu. Jeśli chcę mieć sweter pod szyję, to przerabiam dokładnie taką samą ilość kolumn korpusu jak na plecach plus powtarzam rękaw, a jeżeli chcę mieć dekolt, tutaj dosyć spory, to w dalszej części rozpisuję kolumny na poszczególną redukcję oczek. Robię teraz z powrotem nitkami tymi z dołu, które tu zostawiłam. Zaczynam od rzędu pierwszego korpusu, czyli od czarnych oczek. I przerabiam teraz 4 rzędy czarnymi oczkami, czyli pierwszy rząd na prawo, tutaj też przywrócę czwarty znacznik w miejscu po 72 rzędach, czyli tu gdzie mam tą przerwę i 8 oczek przed trzecim znacznikiem i przerabiam dalej. Ten otwór, który mi tu powstanie, będę zszywać później za pomocą igły i nitki. Tak jak mi tu wyjdzie, tu nie będę w tej chwili wyrabiać specjalnie i przerabiam do końca prawymi oczkami. Rząd piąty w pierwszej kolumnie przerabiam do samego końca i zacznę robić redukcję na lewej stronie. Chronologię rzędów, jak i przekładanie znaczników i nawroty robię dokładnie tak, jak wcześniej opisałam to we wzorze tej kolumny. Tu tylko dodatkowo robię redukcję przy wykroju dekoltu. Każda redukcja wygląda na lewej stronie w ten sposób. Ściągam oczko brzegowe. Przerabiam 2 redukcje i dalej robię pozostałą część oczek lewych aż do końca dołu. Jeżeli będzie mi przeszkadzał w redukcjach znacznik, to go w tym momencie ściągam i odkładam na później. Kolumna pierwsza przerabiam według wzoru rzędy od 1 do 5. Rząd szósty zaczynam od oczka brzegowego, robię 2 redukcje i przerabiam 99 oczek lewych do końca rzędu. Rząd 7 do 15 przerabiam według wzoru. Rząd 16, oczko brzegowe, 2 redukcje, 97 oczek lewych do końca rzędu. Kolumna druga przodu przerabiam
Rząd pierwszy, trzeci, piąty, siódmy do 12 i 15 według wzoru. Drugi rząd. Oczko brzegowe, dwie redukcje, 95 oczek prawych. Czwarty rząd. Oczko brzegowe, dwie redukcje i 93 oczek prawych. Szósty rząd. Oczko brzegowe, dwie redukcje, 91 oczek lewych. Czternasty rząd. Oczko brzegowe, dwie redukcje, 89 oczek lewych. I rząd szesnasty. Jedno oczko brzegowe, dwie redukcje i 87 oczek lewych. Kolumna trzecia. Rząd pierwszy, trzeci, piąty, siódmy do 11, 13 i 15 robię według wzoru. Rząd drugi. Oczko brzegowe, dwie redukcje i 85 oczek prawych. Rząd czwarty. Oczko brzegowe, dwie redukcje, 83 oczek prawych. Rząd szósty. Oczko brzegowe, dwie redukcje, 81 oczek lewych. Rząd dwunasty. Oczko brzegowe, dwie redukcje, 79 oczek lewych. Czternasty rząd. Oczko brzegowe, dwie redukcje, 77 oczek lewych. I szesnasty rząd. Oczko brzegowe, dwie redukcje i 75 oczek lewych. Kolumna czwarta przodu to rzędy 1, 3, 5, 7 do 16 według wzoru. Rząd drugi. Oczko brzegowe, dwie redukcje, 73 oczka prawe. Rząd czwarty. Oczko brzegowe, dwie redukcje, 71 oczek prawych. Rząd szósty. Oczko brzegowe, dwie redukcje i 69 oczek lewych. Kolumna piąta przodu. Przerabiam rzędy 1 do 16. Według wzoru tu wychodzi po 72 oczka. Kolumna szósta przodu to też również rozszerzenie dekoltu. W rzędach od 1 do 13 i 15 przerabiam według wzoru. A w rzędzie 14 zaczynam dodawać oczka te na wykrój dekoltu. W tym celu za każdym razem, kiedy będę dodawała oczka na niebieskim, robię w taki sposób. Oczko brzegowe, narzut, oczko lewe, narzut i oczko lewe. Te narzuty przerabiam na drugiej stronie, skrzyżowane, żeby nie było otworu. Lub to, co ja wolę robić, czyli przerabiając na lewo, nitkę poprzednią sobie nakładam, przerabiam ją na lewo i to już mam przekręcony narzut. Następnie przerabiam oczko lewe i ponownie naciągam sobie nitkę z poprzedniego rzędu, przerabiam ją na lewo, to jest mój narzut, i przerabiam oczko właściwie na lewo. Mam 5 pierwszych oczek przerobione, które jest moim rozszerzeniem przy dekolcie, a pozostałe oczka przerabiam tak, jak schodzą z drutu, czyli na lewo. Tak więc rząd 14, oczko brzegowe, narzut, oczko lewe, powtarzam to samo, narzut i oczko lewe i 69 oczek lewych. Gdy jestem na prawej stronie pod koniec rzędu, po przerobieniu 72 oczek zakładam czwarty znacznik. I przerabiam do końca. To jest mój rząd 15. Odwracam i ostatni robię z serii rzędów w kolumnie. Tutaj w rzędzie 16 oczko brzegowe, narzut, oczko lewe, narzut
i oczko lewe. I przerabiam teraz 71 lewych oczek do końca rzędu. Kolumna siódma przodu, rząd pierwszy, trzeci, piąty, siódmy do jedenastego, trzynasty i piętnasty, przerabiam według wzoru. Rząd drugi, oczko brzegowe, narzut, jedno prawe, narzut, jedno prawe i 73 oczka prawe. Rząd czwarty, oczko brzegowe, narzut, jedno prawe, narzut, jedno prawe i 75 oczek prawych. Rząd szósty, oczko brzegowe, narzut, jedno lewe, narzut, jedno lewe i 77 oczek lewych. I rząd dwunasty, oczko brzegowe, narzut, jedno lewe, narzut, jedno lewe i 79 oczek lewych. Rząd czternasty, oczko brzegowe, narzut, jedno lewe, narzut, jedno lewe i 81 lewych oczek. Rząd szesnasty, oczko brzegowe, narzut, jedno lewe, narzut, jedno lewe i 83 oczka lewe. Kolumna ósma przodu, rząd pierwszy, trzeci, piąty, siódmy do trzynastego i piętnasty, przerabiam według wzoru. Rząd drugi, oczko brzegowe, narzut, oczko prawe, narzut, oczko prawe i 85 oczek prawych. Rząd czwarty, oczko brzegowe, narzut, oczko prawe, narzut, oczko prawe i 87 oczek prawych. Rząd szósty, oczko brzegowe, narzut, jedno lewe, narzut, jedno lewe i 89 oczek lewych. Rząd czternasty, oczko brzegowe, narzut, lewe, narzut, lewe i 91 oczek lewych. Rząd szesnasty, oczko brzegowe, narzut, oczko lewe, narzut, oczko lewe i 93 oczka lewe. Kolumna dziewiąta przodu, rząd pierwszy, trzeci, piąty, siódmy do szesnastego robię według wzoru. Rząd drugi, oczko brzegowe, narzut, jedno prawe, narzut, jedno prawe i 95 prawych oczek do końca rzędu. Rząd czwarty, oczko brzegowe, narzut, jedno prawe, narzut, jedno prawe i 97 oczek prawych. I rząd szósty, oczko brzegowe, narzut, jedno lewe, narzut, jedno lewe i 99 oczek lewych. W przerobieniu 9 kolumn, czy z dekoltem, czy bez, przechodzę do łączenia lewego boku. Do łączenia po ostatniej kolumnie składam sweter razem. Tu mam dół, tu jest góra. I będę teraz łączyć krawędź czarną z ostatnią kolumną. Oczywiście mogę to zrobić w inny sposób. Najpierw zakończyć robótkę, a później przeszyć igłą. Ja tu będę sobie zamykać, łącząc ostatni rząd czarną nitką z tym rzędem. Jak łączyć, pokazywałam na przykładzie pierwszego rękawa. Tu zamykanie w taki sposób przerobię do znacznika numer 4. Tak wygląda łączenie po przerobieniu całości, więc nie ma dużej różnicy. Wracam do rękawa. Rękaw lewy zaczynam od rzędu 15 do 18 w kolorze czarnym. Tylko na tej części 32 oczek. Tak, by kontynuować tą część czarną, którą tu robiłam od dołu.
ponownie, tak jak w pierwszym rękawie, nabieram na drut 80 oczek i wyciągam drut, który jest z góry. Zostawiam oczka u dołu. Przerabiam teraz dokładnie tak samo, jak robiłam pierwszy rękaw. Czyli robię 5 kolumn, a w ostatniej kolumnie tylko przerabiam 14 rzędów. Po przerobieniu odpowiedniej szerokości łączę teraz rękaw, podobnie jak rękaw prawy, do pachy, a od pachy będę łączyć dalej cały karczek korpusu. Tak wygląda miejsce po złączeniu. To jest lewa strona. I na ten moment mam połączone wszystkie części swetra, rękawy i dół. Teraz będę obrabiać dekolt i mankiety czarnym kolorem. Dekolt wyszedł bardzo duży. Będę tutaj redukować w trakcie też przerabiania kolejnych rzędów. Nabieram w każde oczko po jednej pętelce. W sumie mi wyszło 122 oczka i przerabiam te 122 oczka w następnym rzędzie. Wszystkie rzędy przerabiam oczkami prawymi. W trzecim rzędzie zacznę robić redukcję. 9 oczek prawych i redukcja, czyli 2 razem oczka. Powtarzam to 11 razy i dodatkowo mi tutaj wyszło jedno oczko poza planem. Rząd czwarty robię redukcję w taki sposób, że przerabiam 6 oczek prawych i redukcja. Powtarzam to 14 razy. Wychodzi mi w rezultacie 58 oczek. Tu też nie zwracam uwagi, jeżeli ostatnie oczko muszę zredukować, a jest na przykład 5. I przerabiam następne rzędy od 5 do 8 po 98 oczek do rzędu 10. W rzędzie 10 natomiast zrobię rozszerzenia. Robię 9 prawych oczek i robię rozszerzenie, czyli z jednego oczka 2. Dodatkowo tu mi wyszło 6 oczek w ostatnim cyklu plus jedno rozszerzenie. I to już później przerabiam od rzędu 11 do 14, 107 oczek do końca i zamykam. Rękawy natomiast nabrałam 26 oczek. Przerabiam je prawymi oczkami przez 5 rzędów. W szóstym rzędzie robię co drugie oczko rozszerzenie, czyli jedno prawe i rozszerzenie z jednego 2. Powtarzam 13 razy. Uzyskam 42 oczka i w rzędzie 7 zamykam. W ten sposób uzyskuję, że mankiet wywija mi się też swobodnie na zewnątrz. W taki sam sposób przerabiam dół swetra, maskując nitki, które tu wystają. Nabieram pierwszy rząd 148 oczek u dołu, a nitkę, która tutaj zostaje w drugim rzędzie, przerabiając te oczka, raz przeplatam z tą nitką, a raz bez. I na zmianę w ten sposób ukrywa mi się nitka i nie będzie w ten sposób wisieć. Tu w szóstym rzędzie robię 9 oczek prawych i rozszerzenie, powtarzam to na całej szerokości, do uzyskania 163 oczek, które w następnym rzędzie zamykam. I to koniec przygody z tym wzorem. Mam nadzieję, że się podobało. Zachęcam do subskrypcji, jeżeli jej jeszcze nie masz, by nie omijały Ciebie moje następne filmiki.
Również mam nadzieję na kciuk w górę i Twój komentarz, bym wiedziała, co o tym myślisz. Zachęcam również do tego, byś pochwaliła się swoim wykonaniem tego swetra na mojej grupie Facebooka Kaka Handmade. Za dzisiaj serdecznie dziękuję i oczywiście zapraszam po więcej.